Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Stoła Miłowa z The Sims 2 Urodziny Caliente. I nasz drogi Don wstał nam o 4 nad ranem, ponieważ to jest bardzo przecież zapracowany człowiek, prawda? Także tak, nie wiem co nim kierowało, może planuje wyjść na jakąś imprezę, na którą ja mu aktualnie nie pozwolę, bo mi się nie chce z nim nigdzie łazić. On chciałby mieć tutaj 20 kochanków jednocześnie. Ale... Ojoj. Upsi. Co tu się... Zapomniałam, co tu się wydarzyło, wiecie? O nie, on chyba na zdradzie przyłapał ją. Tak, bo ona z kimś tam flirtowała. O ja... A ja tu planowałam przecież wielką przemianę. Ona z nim flirtowała chyba. Nie, z matem? Niemożliwe. On chyba musiał z kimś filtrować. Ja już nie pamiętam. Kompletnie nie pamiętam, co było w poprzednim odcinku, ale to on jest na nią wściekły, więc na bank ona coś zepsuła. Więc myślę, że będziemy starali się to naprawić, bo jednak chciałabym, żeby... żeby im się udało, żeby razem przeszli taką przemianę. Czekajcie. Ona chce kupić drzewko ogrodowe, więc... Bym jej to zrobiła, żeby to już po prostu się zatrybiło. Wzięłam jej pomarańcze. Niech se... Teraz ją hoduję. A nie, najlepiej to nakłonić kogoś, żeby ktoś inny się zajął. Oczywiście, oczywiście, Nina. No ale okej, no... ja tu w ogóle planowałam, żeby Nina trochę przymusiła Dona, żeby on wziął się za jakąś robotę. Ale teraz patrząc na to, że on jest na nią zły... To się teraz zastanawiam, czy to będzie miało jakiś sens. Czyli to jest obraz? Żadnego z was. Bo jeśli wiecie lub nie, Dina się od nas wyprowadziła, bo ona już mieszka u ćwira i tam sobie żyją razem, tak? Także zostaliśmy tylko z Donem i Niną. Także jest ciekawie. Nasz kot siedzi na blacie w ogóle. I obserwuje. Śmieszny taki jest, ojej. Ale słodziak. I tak mi pasuje strasznie do Niny, że to jest niesamowite wręcz. No i mamy w sumie wolny pokój teraz, także może... Boże, tu wygląda jakby ona cały czas tutaj spała. Normalnie wyrwałam ją w środku nocy z łóżka. A właściwie to ćwier ją wyrwał. No nic, myślę, że będziemy tutaj w sumie mieli dodatkowy pokój dla ewentualnego potomstwa. O ile takowego się doczekamy. Choć ja właśnie sądzę, że Don prędzej czy później przygarnie swojego syna, jedynego, rodzonego. No bo no wypadałoby jednak mimo wszystko. Z Kassandrą mu nie wyszło, ale to trudno, no zdarza się, takie jest życie. To nie znaczy, że musi być takim dupkiem do końca świata, prawda? Już się postaram, żeby nie było. O, możemy zacząć od takich drobiazgów jak sprzątanie. Właśnie, w sumie Nina tam coś narozrobiała i Don się wściekł, był bardzo zazdrosny i wiecie, to mógł być taki zapalnik dla niego, że coś go po prostu ruszyło, że jednak mu zależy na tej Ninie. No i wiecie, może on teraz przechodzić taką małą przemianę wewnętrzną i też chciałbym właśnie zmienić mu to pragnienie życiowe, tylko że musiałbym to zrobić inseminatorem. Czy ty masz jakiekolwiek umiejętności? Masz, może nie umrzesz. Mam nadzieję, że nie umrzesz, bo już jednego męża pochowaliśmy. A to chyba był mąż Diny w ogóle. Ja nawet nie kojarzę. Ale patrzcie, Don wstał o 4 rano, wziął się za robotę i może coś z niego będzie. Czekajcie, może on sam z siebie by poszukał jakiejś pracy. To nie jest takie głupie, ale my nie mamy żadnego komputera. I może właśnie dlatego wykorzystamy pokój... pokój tej. Weźmy te lupy sprzedajne. Wykorzystajmy sobie pokój i wstawmy tu jakieś biurko. I niech sobie Don poszuka jakiejś pracy. Zobaczymy, co w ogóle jest dostępne dla niego. O, Nina zaraz idzie do pracy w ogóle. Tak a propos pracy. Ona sobie tu jeszcze dosypia. O, i przyłapaliśmy kota na sikanku. Ale mogłaby może kąpiel chociaż wziąć przed pójściem. I jak tam Don, naprawiłeś? Naprawiłeś! No patrz, będą z ciebie ludzie.
On chyba nigdy nie pracował. Nie wiem, czy on miał jakąś pracę. W każdym razie umiejętnościami też nie grzeszy. Więc no zobaczymy, co on tam wynajdzie dla siebie. No nie no, może... No mógłby być w sklepie muzycznym jako sprzedawca, ale ta kariera potem awansuje na muzyka chyba, więc... No nie za bardzo. Sportowiec? No nie. Dajcie coś, co by pasowało do Dona, please. Przestępca. No bez przesady. Nie będziemy z niego robić takiego tego. Mimo wszystko to on jest dosyć porządnym facetem. O, Bibok by do niego pasował. Bo chyba więcej nie ma ofert, nie? No. Więc weźmiemy tego Biboka. Czy ona też pracuje? Nie, ona pracuje... nie, to jest chyba też... Też już... O! Don się zatrudni w tej samej karierze co Nina, żeby być bliżej niej. O tak, to będzie po prostu idealny plan. Chociaż to ona powinna się teraz starać załagodzić sytuację. Co ty chcesz na kompie robić? Grać w The Sims 2? Idź do tej pracy lepiej, kochana. No, idź, idź. Dobra. Weźmy tego Biboka. Widzę, że też żarcie nam przyszło, więc spoko. To ty możesz iść już do pracy chyba? Czy nie możesz iść od razu? Nie możesz chyba iść od razu do pracy. Aha, bo dzisiaj ci wypada w ogóle wolny dzień, więc odbierz przesyłkę. Nina pojechała. W ogóle nasza droga siostra nam zostawiła samochód. Także spoko. No dobrze, więc Don odbierze sobie po prostu przesyłkę. I może by pojechał coś kupić? Mógłby kupić jakieś ciuszki dla siebie i dla Niny, wiecie. Ale przez internet. Zrobi zakupy po prostu przez internet, bo Don jest leniwy nadal mimo wszystko. Tak, taka sytuacja. A w ogóle mamy coś do jedzenia? Ciekawego? Pokaż. Właśnie niech on tutaj troszkę poogarnia. Wiesz, on chce się podlizać Ninie. Wiesz, wiecie. Ona o 15 wraca, to zrobimy jakiś obiad dobry i w ogóle. A ja tutaj już sobie wezmę edytor garderoby i Don zamówi przez internet jakieś ciuchy. No nie mamy nic ciekawego. Zamówi jakieś ciuchy. Dobra, troszkę tutaj pakowałam im ciuchów i weszłam tutaj w te punkty z korzyści aspiracji i miał jeden punkt i dałam mu drugorzędną aspirację, żeby był rodzinny. To się będzie bardzo kłóciło z tym, się będzie kłóciło z jego tą aspiracją romansowania, ale no cóż, moi drodzy, ludzie się zmieniają, nie jest tak, że całe życie mają jeden cel i w ogóle tylko po prostu to się wszystko zmienia. Tutaj też ma aspirację gość oficjalnych przyjęć, czyli taką samą jak Nina, bo niestety nie było nic ciekawego w tych aspiracjach z tej, w celach z tej aspiracji akurat, więc wzięłam co było, żeby już nie miał tylko tych 20 kochanków i tyle. No i zobaczymy, jak teraz się rozwinie. Na razie może go przebiorę. O, możesz sobie tu przebrać, to zaprojektuj sobie ubranie codzienne. I może też zmieniłabym mu troszkę włosy w sumie. Bo czemu by nie? Kupiłam na Ninie jakieś kilka kiecek i innych tam rzeczy, więc mam nadzieję, że będzie zadowolona. Wydał Don na to 2000. Także no. Zobaczymy, zobaczymy, czy będzie taka zadowolona. Co by go tu ubrać? Tak bardziej na luzie chciałam go ubrać. Ojoj. Ale może inne spodnie do tego w takim razie. To może czerwoną koszulę tak z takiej na taką. Odprawiłam mu trochę mniej ubrań, ale no nie chciałam za bardzo szaleć. Niech sobie ubierze to. W ogóle śmiesznie w tym wygląda. Tak, taki grzeczny chłopiec się z niego zrobił. No możemy spróbować, żeby zdobył serce Niny na grzecznego chłopca, więc niech jeszcze sobie zmieni włosy. A co powiecie na coś takiego? Don po przemianie. No, ja powiem, że jestem w lekkiej konfuzji, w ogóle nie wygląda jak Don. Więc... No dobra, zobaczymy, co powie na to Nina. Tak? Nie wiadomo. W sumie to jemu powinna przyjść ta złość na Ninę, ale za bardzo też nie wiem, jak to rozegrać, żeby...
On nie był taki wściekły strasznie na nią, kurczę, blaszka. I też ma rozkochane w sobie trzy kobiety, więc nie jest święty. Ale no, mam moda, który pozwala nam zakończyć z nimi romans jakby, więc spróbowałabym to z tego skorzystać. No skoro już Don się zmienia, to na całego, nie? Co ty tam robiłeś, to nie wiem, ale zejdź tu do telefonu. Przyjdzie, więc świetnie. Tylko musimy ją tak powitać normalnie. Jakąś piątką czy coś w tym stylu. Wzięła ślub i tak dalej, więc no chcemy zakończyć naszą relację, żeby nie było żadnych nieprzyjemności w przyszłości. Don nie chce zadzierać z ćwirem, tym bardziej, że no już miał konflikt z jego córką, więc dogadamy się, nie? No i super! No i pożegnaj się, wracaj tam do domu, bo no, na pewno masz co robić. Miło było. Zadzwoń do Simona. No on cały czas przeżywa tą zdradę. Niestety. No ale jakby on był święty co najmniej, nie? Też takie głupie trochę, ale... No cóż, no to co, jeszcze musimy Jessica zaprosić. A z Jessica jest taki problem, że ona jest na maksa zakochana w Donie. Niestety, ale tak. Więc... No przykro, przykro. W ogóle na dole przydałaby im się jakaś mała toaleta, nie wiem, chociażby pod schodami, żeby coś zrobić, bo po prostu nie potrzebujesz aż teraz alkoholu, może kiedyś to przestawię. Ale na razie mi się nie chce. Załatwimy wszystko, póki nie ma Niny. Jeszcze mamy godzinę, więc... To było piękne. Czy ty masz... Właśnie tego chciałam uniknąć. Możesz już przestać mieć pragnienia z tymi dziewczynami? Jeszcze ci została ta. Kasia Langarek. Mam nadzieję, że ona przyjdzie. To jest ta pokojówka, więc nie wiem, ona może pracować teraz czy coś. Po prostu dom, wielka przemiana, nie? Rozstanie ze wszystkimi laskami. Fryzurę na grzecznego chłopca. Idź tam sobie, kochana. O, co ona tu robi? Nie mogę wejść do domu! No i proszę, wszystkie romanse mamy zakończone. Więc jest Nina, musimy z nią trochę spróbować jednak załagodzić konflikt, więc... Może przyłączmy się do niej, to jest takie bezpieczne. Co ona robi? Ona tylko siedzi na kanapie. No, jeszcze tak dużo im tu zostało tego. A ciekawe, czy jakbyśmy go zapytali, czy byśmy zostali przyjaciółmi, to czy zniknęłaby ta nienawiść? Dobra, on w ogóle jest głodny, więc może niech poda jednak ten obiad. Ale chyba nie umiesz nawet gotować. O nie, czy ty spaliłeś ten makaron? Naprawdę? Dawn, please! Może ci się uda za drugim razem? A ona w tym czasie wbije punkt, więc idealnie po prostu. To już będzie kolacja, a nie obiad, ale no cóż. Także już, ja już nie wiem. No, no to ma parę rzeczy. Ale kupił jej też taką sukienkę w panterkę, bo on wie, że Nina bardzo lubi panterkę, więc może niech ją założy na tą kolację. Czy Don już skończył? Prawie. Tylko nie przypal, please, już, już naprawdę. Kiedy lewy? Czy czemu on ma tak brudne pod pachami, nie? Masakra. To strasznie wygląda. Muszę mu zmienić tę koszulkę. Chciałam, żeby oni razem zjedli, nie? Także super po prostu. Mi to wyszło. Bo myślę, że takie właśnie interakcje codzienne bardzo by im pomogły. On ma ją przeprosić. Może ona ma go przeprosić. Chyba. To weź go przeproś. To zawsze jakoś może załagodzić sytuację. Wybacz mi, Don. Wiesz, jacy jesteśmy i jak wygląda nasza relacja. No, och, trochę nam to jeszcze zajmie. No nic, ja nie będę ich teraz męczyć, niech oni się idą ogarniać i pójdą obydwoje do tej samej pracy. Tak swoją drogą. A, on idzie na piątą, a ona na dziewiątą. O, czy ty nie chcesz z nią spać? O, ja on nie chce z nią spać, naprawdę. A ja łóżko wywaliłam, nie?
Ale spał z nią przecież. Nie mam pojęcia. No trudno, ponieważ spał na kanapie. O rany. No trudno. Nie wyspał się. Ale w sumie to jest jego wina. No. Twoja wina, Dawn, twoja. Bo nie chcesz spać z Ziną w jednym łóżku, a przecież nie każe wam nic robić. Aż taki jesteś urażony? No nie ma takiej opcji, on chyba musi skończyć, żeby taka opcja się pojawiła. Niech sobie skorzysta, o i wyczyści i napełni miskę. Kot się tutaj umie też o siebie zadbać, jak widać. Don, drodzy państwo, powrócił z pracy. Jaki zadowolony z siebie, kurczę blaszka. I marzy mu się, żeby podać posiłek. To niech poda śniadanie. Niech zrobi szybkie danie. Bo to na pewno mu wyjdzie. W sumie najpierw mogła odebrać telefon, nie? On w ogóle jest śpiący, więc może w sumie poszedłby spać na chwilę. Skorzystając z tego, że Niny nie ma, to sobie energię podniesie. No i jest awans, bardzo ładnie. O, i Nina ma katar, ojej. Weź przebierz się w ubranie codzienne. Już idziesz spać? Weź się przebierz w ubranie codzienne i weź sobie o kąpiel z bąbelkami dla relaksu. Jeszcze w paluszki można iść i niech sobie skorzysta. Tak, bo ona przecież jest chora. Znowu nie zjecie razem posiłku. Fantastycznie. Ty w ogóle nie jesteś taki głodny, tak swoją drogą. Wiem, ona będzie jadła, on będzie siedział koło niej. Po prostu. Idziesz, Nina? Ty dom usiądź tutaj. Zostaw obraz, chodź siadaj tutaj, będziesz z nią siedział. Bo ja chcę, żebyście relacje sobie naprawiali, ludzie. Ile będę tego robić? Byliśmy kiedyś najlepszymi przyjaciółmi, a ty mi zrobiłaś coś takiego. Na pewno tak to brzmi. O, już coraz lepiej, jest tu jakiś plus, widzę. A ona pracuje w poniedziałek? Tak. Charyzmy i kreatywności potrzebuję, w ogóle zapomniałam o tym, nie zauważyłam, no trudno. Jutro sobie wbiję, we wtorek sobie wbiję właściwie, być miał wolne. W końcu zjadła, no. No biedna, przeziębiona Nina, no ale... Wiesz, spędzajcie razem czas. Aha, ty masz hobby kulinaria, no spoko. Wspominasz waszą randkę marzeń? No może powspinajcie stare czasy. To może wam, kurde, coś ten... W końcu się poprawi. Kontynuujemy tutaj... O, już jest przyjaźń? Lepsza? Nie ma tak w trakcie rozmowy. Siądę sobie na kiblu, nie? Nina, please. Obydwoje będą siebie, kurde, przepraszać. Dobra, dawaj gładką blatkę. W ogóle te włosy zasłaniają jej pół twarzy, tak swoją drogą. O, światło się zapaliło idealnie. Don. Znowu się zakochałeś. Jej, gładka gadka wszystko załatwiła. Serio? A ja się męczę cały dzień? Nie wierzę po prostu, nie. Dobra, ona jest... Weź ją obejmij. Romantycznie. Wiem, że łazienka to nie jest super miejsce, ale... O, już wszystko dobrze. Słodko. Weź się wykąp. Weź to wyczyść w takim razie, skoro ci śmierdzi. I przestańcie mówić, że wam śmierdzi. No to Boże, udało się. Takie to było proste. Wystarczyła gładka gadka, serio. Nie sądziłam, że to pomoże jemu, ale okej. I wszystko wróciło do normy, zobaczcie. Już jest miłość. Fantastycznie po prostu. No i mamy jedną kobietę, moi drodzy. Jedna kobieta. Jeszcze sobie skorzystaj. Spadaj, Michał! Tutaj już nie ma Diny. Lina w ogóle wzięła ślub z Mortimerem, także wiesz. Ho, ho. To teraz chodźcie odprężyć. O nie, jeszcze Don się zaraził katarem. Fantastycznie po prostu. To teraz bardzo proszę tutaj. A jakieś przeprosinki w ogóle, proszę bardzo, obejmij.
Pocałuj, gorące pocałunki i Barbara. No. I już wszystko jest dobrze. Będzie coś z was. Już ja się postaram, żeby wam się udało. Może już myślałam, że on wstał goły, ale na szczęście nie. Może niech odetka kibel, skoro już wstał. I ma dzisiaj wolne, także... Oj, no tutaj to po prostu... Oni... Ich stać po prostu na to, żeby wszystko grało całą noc. No dobra, ale będziesz potrzebował do pracy na pewno charyzmę, bo Nina jej potrzebuje, tak? Tak, zgadza się, więc... ćwicz przemowy. O, dobra, zrobimy tak. Szkoda, że oni są chorzy, bo ja chciałabym zrobić romantyczny wieczór. A może zrobimy sobie taki romantyczny wieczór, ale w domu. Weź ją zapytaj. Aha, bo ja mogę z nami ćwiczyć charyzmę, nie? Dobra, walić tą charyzmę. Nie jesteście tacy biedni. Umówcie się. O nie! Czemu masz taką obawę? No... Trochę mi to zbiło z tropu. Czemu zawsze włączacie tą samą muzykę? Może tak się zrobię, to będę lepiej widzieć wasze pragnienia. Weź go trochę pomacuj. No to nie będzie chyba ślubu, moi drodzy, wielkiego. Bo ich pragnienia po prostu... No mogą żyć bez ślubu przecież, nie? Dobra, bo nie mogę nic z wami robić, jakby tańczycie. A już w ogóle nie macie tego pragnienia tak swoją drogą. No już, już. Myślałam, że będą romantyczne oświadczenia, no ale niestety nie będzie. Rozmawiaj, mamańka. Schlebiaj, pomasuj. Obejmij, romantycznie. Kurde, no ślubu nie będzie, moi drodzy. Bo oni jednak, mimo wszystko... Jakiego? Pierwszego pocałunku. Co za brednie. Niestety ta rodzinna aspiracja ma naprawdę niewielki wpływ na to, co tutaj się dzieje, więc... liczyłam na coś więcej, no ale cóż. Ale nie wiem, czy się dało tak, bo coś mi ostatnio to nie szło, chyba w tych samochodach z modów. Także sama nie wiem. No, wystarczy tego jacuzzi, idźcie do tego auta. Mokrzy. Zmoczycie tapicerkę. No to proszę bardzo, dzisiaj spełniamy wasze pragnienia. Już po wszystkim? Teraz sobie z nim gadacie, tak? No przy... O Jezus, ile on ma teraz pragnień nią i ona z nim... A czemu jej się nie spełniło? Ale ślubu nie chcą, no. I co zrobić? Wysiadać z tego samochodu. Czy da się tak bez końca być na randce, czy nie? To jest bardziej ciekawe. Może spróbujemy? Sobie ten... Czy to jest w ogóle możliwe? Ile można tańczyć? No jesteście tacy zakochani, a ślubu nie chcecie ze sobą. Jak to jest w ogóle możliwe? Ale chyba już czas na mnie rośnie, więc jednak... Da się skończyć randkę. Och, i jeszcze więcej pragnień. Dajcie już spokój. Weźcie już, skończcie tą randkę. Uuu, co za miłość. Teraz obustronna w ogóle. Nie możecie zechcieć ze sobą być na zawsze? Szkoda. Aha, postanowiliście rzucać teraz piłką, okej. Dobra. Ludzie święci, czemu wy macie ciągle te same pragnienia? To jest nudne. Po prostu nudzicie mnie, moi drodzy. Ale skoro tak się dobrze czujecie, to proszę bardzo, ty możesz iść malować obrazy, a ty możesz ćwiczyć charyzmę. A ja będę, moi drodzy, kończyć ten odcinek, bo już się zrobił wtorek. Sobie postanowiłam zagrać z nimi tylko 3 dni. Jak widzicie, bardzo staram się tutaj stworzyć związek między Niną a Donem, choć oni są bardzo oporni przez swoją aspirację i nie jest lekko. No ale okej, no rozumiem, nie wszyscy muszą mieć ślub, więc po prostu będą żyli bez ślubu. Aczkolwiek jeszcze tutaj Nina przeprowadziła poważną rozmowę z Donem, na randce oczywiście, że no jednak on ma tego syna i powinien podjąć się odpowiedzialności za to dziecko. Więc myślę, że Don będzie nad tym myślał, czy podjąć się opieki nad synem i czy w ogóle Mortimer mu na to pozwoli. Zacznijmy od tego. No, także zobaczymy, jak to będzie i no.
No cóż, na razie to tyle. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. No i co? Do usłyszenia w kolejnym. Trzymajcie się ciepło i pa pa.